Cześć, dzień dobry. Witam się z wami w kolejnym vlogu. Po prostu to, co wyprawiają dzisiaj moje dzieci, to przemilczę, bo chyba gdzieś popełniłam błąd. O, Miki właśnie leci teraz w kaloszach po domu. Dzisiaj zaczynamy tego vloga trochę później, bo Marcinowi chyba jakieś coś zaszkodziło. Chłopaki to dzisiaj przychodzą samych siebie. Chcesz się przywitać? No to proszę. Jutro idziesz na urodzinki, tak? Tak. Idziecie jutro na imprezkę? Tak. A macie prezent dla koleżanki? Tak. Mamy siostkę Aneli, ma inny piórek. Teraz mamy w planach pojechać jeszcze na jakieś zakupy, bo po tym szpitalu nie mamy w domu totalnie nic. Ja jeszcze mam w planach skoczyć do Rossmana. Wiecie co, pogadam do was w samochodzie, bo po prostu tutaj jest teraz taki szał, że... Dobra, jesteśmy w Kauflandzie, jak zwykle bez żadnej listy, także my to jak... Ja nie wiem, mam ostatnio wrażenie, że w ogóle nie ogarniamy życia, także idziemy, mam nadzieję, że coś sensownego kupimy. Dobra, my już wróciliśmy, no i w zasadzie jak zawsze szybki haul zakupowy. Wiem, że w sklepie coś tam mówiłam, ale ja ostatnio mam jakieś takie, że po prostu nie ogarniam, co mówię, jeszcze się na końcu spieszyłam, bo ludzie szli. Poza tym my jak zawsze jeździmy na zakupy po prostu na hop-siup bez listy i naprawdę chyba czas to zmienić, bo no nie wiem, robimy to w ogóle bez żadnego przemyślenia. Ale dobra, pokażę wam, co kupiłam, tylko to sobie tu przestawię. Czekajcie, bo tu jak zwykle torba. Tu są jakieś wędliny z takiego, wiecie, lokalnego mięsnego, ale jeśli chodzi o sam Kaufland, to oczywiście ogórki, bo to na potęgę schodzi. Także to jest to. Dalej mamy pomarańcze. Serek. Serek wiejski. Jakoś tak mnie naszło. Czasami mam tak raz na jakieś pół roku, że mam ochotę na serek wiejski. Tutaj jeszcze z tego mięsnego. I tak mamy wafle ryżowe. Gryzolki. Co, Filipku? Czekajcie. Chwila przerwy. Dobra, nie dogadaliśmy się z Filipem. Kapusta kiszona, bo Marcin planuje robić bigos. Ostatnio jest królem Lidlo Mixa. Pomidory, jak zazwyczaj te właśnie multi, bo one są najlepsze naszym zdaniem. Co, Misiu? Gryzolka jeszcze? Tak. Proszę bardzo. Jest ta gryzolka. Oni są mięźni. Dobra. Tutaj jeszcze wziąłam awaryjnie jakieś tubki, żeby wrzucić po prostu do torby. Makaron do rosołu. Takie zwykłe rureczki. Margarynkę do smażenia jakąś taką. Wzięłam pomysł na zapiekankę,
Bardzo rzadko to robię, ale raz na jakiś czas się zdarzy. A tego ani w Lidlu, ani koło nas w Carrefourze nie ma, więc wiecie, po prostu wrzucam awaryjnie do szuflady, żeby było. Kolejne wafle ryżowe. Bagietka czosnkowa. Włoszczyzna. Nie, Mikuś, już gryzolka nie. Już wystarczy. Mozzarella. Musztarda. W ogóle Miki jest tak mięsożerny i po prostu mógłby jeść tylko mięso i robi dramę. Mamy też goździki, takie ładne różowe. Mikuś. Jajka. Jajko. Jajko, tak. Frytki, te są naprawdę całkiem spoko. Dobra, i dalej mamy jogurty naturalne, bo w ogóle mam w planach przetestować przepisy na nocne owsianki, bo ostatnio widziałam, że jest to mega popularne i ponoć jest fit. Znaczy, no, w zależności z czym je zrobicie, wiadomo. Ale ja ogólnie za owsiankami takimi klasycznymi nie przepadam, a myślę, że to może być całkiem spoko alternatywa, więc przetestujemy, jak w końcu zrobię, bo ode mnie od zabrania się do ten, to jest dużo czasu, także podzielę się z wami, jeśli będzie spoko, tylko muszę jeszcze kupić jakieś owoce może do tego, no raczej na pewno, muszę zobaczyć jakieś przepisy na to i zobaczyć, ale widziałam właśnie, że tam jest mleko, płatki owsiane, jogurt i no w zależności albo... Słucham. I tak to wygląda dzisiaj cały dzień. Kolejny serek. Truskawkowy jeszcze. Chcesz soczek pokazać? Ja mi tutaj pokazuję, że soczek. Też jest. Tutaj Marcin jakiegoś takiego jeszcze tymbarka wrzucił. Tu mamy gruszki. Pomarańcze jeszcze jedna. Oj! Cytrynki. Jeszcze jedna mozzarella. I jeszcze jedne gryzole. Gligli. Co tutaj mamy jeszcze? Tą kapustę taką do bigosu. Jeszcze jedną bagietkę. Makaron. Brokuł. Jeszcze jedna pupka. I śmietanka 30. Ręczniki papierowe. I mój mały szogunik. Szogunik? Przywitasz się z widzami tam? Powiesz cześć? No. Co ty byś tu chciał? Hmm? Dasz moją buziaka? Gryzola jeszcze? Tak. Ostatniego, dobra? Nie. Będzie to ostatni? Ty. Dasz mi buziaka? Ty. Dasz mi buziaka? Ty. A? A ja? No, i to by było na tyle, jeśli chodzi o zakupy. Takim łobuziakiem dzisiaj. Dzień dobry. Filip, chcesz się przywitać z widzami? Grzeczny dzisiaj jesteś? Tak. Tak? Tak. No nie zgadzam się z tą opinią. Cześć, dzień dobry, witamy się z wami w niedzielę.
Jest już po 14, my zaraz zbieramy się na urodzinki. Idziemy na urodzinki? Tak, idziemy do Neli. Dobra, pokażemy, co kupiliśmy na prezent. I ja zawsze pytam i tutaj mamy takie memorki z Albika. Mamusiu, i do tego... Chcę zamówić taką siostrzeczkę z magicznym piórem. No może na urodzinki? Tak, i zamówię taką... No to musisz wybrać albo książki z piórem, albo remiza. Z piórem. Dobra, okej, okay. Także tu mamy prezent. No i co, Filip, musimy wybrać jakąś stylówę. Wow! O, ja biorę się. Właśnie nadepnęłam na Lego. To jest. Dobra. I tutaj. Proszę bardzo. Ciemno. Ciemna jak mój strój. Policjanta. Którą? Tą niebieską? Tak, tą. Tą? Tak. Zakładam. Tak? Jesteś pewien, że tą ciemną? Tak. Oto wygląda jak mój styl policjanta. Aha, czyli ty będziesz dzisiaj takim policjantem trochę, tak? Tak. No dobra, to Filip zakłada tą, trzymaj. A Mikiemu chyba założymy tą w kratkę. Mamo, gdzie jest? Ona jest za duża. Jaką ma? Co jest za duża? Ta koszula kratki. Nie jest, na Mikiego nie jest. Mamusiu, ja mam taką koszulę. Mamusiu, konik. Uh-huh. I ha, ha, ha. Dobra, to ubieramy się. Będę takim trochę policjantem. Także my tutaj sprzątamy zabawki, ubieramy się i chyba pokażemy się jeszcze przed wyjściem. Pokażesz się jeszcze, Filip, jak się przebierzesz? Tak. No, także sprzątamy. Dobra, sprzątamy z zabawki. Dobra, pakujemy jeszcze prezent. To jest tylko oświetlanki ze popila. Mhm. To jest tylko ze popila. Dobra, i mamy prezent. Teraz pora się chyba jeszcze tylko ubrać, co? Ja dam. Dasz Neli? Tak. Dobra. To fajnie. Babusiu, babka wzywa banany. No. Mama na atrefi. Może być taka torebka? Tak. Za to, byś chciał tą książkę z piórem na urodziny? Tak. Da się zrobić. Dobra, buziaki, idziemy się ubierać. A kiedyś, jak ta duszwyka i solotka, to mi powiedział, że trabicy się struje. Dobrze. Uśmiech. Papa. Dziś. Ekipa gotowa, proszę bardzo. Filip, jakie ciacho. Policja, stop! Super. Mikołaj, stop, a ty się pokażesz, jak wyglądasz? Mamusiu! Miki? Mikołaj? Mamo, ja mam koszulę policjanta. No, wyglądasz super. Jak policjant. Jak policjant. No, Miki już wychodzi. To policja! Jeśli chodzi o mnie, to mam tą czarną sukienkę dzisiaj. Mikołaj, możesz mnie nie ciągnąć? I oczywiście bardzo czyste lustro, które Miki załatwił dzisiaj, bo jakby inaczej. Co wy robicie? Co wy robicie? Mamusiu, szybko jedziemy! Także, tak jak widzicie, my już gotowi. Ruszamy zaraz na urodzinki. Najbardziej to chyba Filip podekscytowany całą sytuacją. No, także ruszamy. Jedziesz na imprezę? Tak! Szybko! Szybciej!
jedziemy w kaloszach. Filip? Co? A zaśpiewasz coś Neli? Tak. 100 lat, 100 lat. Więcej nie żyje nam. Jeszcze raz. 100 lat, 100 lat. Więcej nie żyje nam. A kto? Ginga, Nela. Brawo. Ja. I ty? Ja. Masz urodziny za miesiąc. A ja? A ty za półtora miesiąca. My już w samochodzie. Gdzie jedziemy, Filip? Na urodziny. Jedziemy na urodziny. Będziesz śpiewał 100 lat? Tak. I będziesz się dobrze bawił? Tak. No, to zobaczymy. Będzie się bawił. Wróciliśmy do domu. Jak się podobała imprezka? Fajnie. Fajnie? Tak. Mikołaj, jak się podobała? Bawiłeś się z dziećmi? Bibi? No, także jak już widzicie, my właśnie wróciliśmy. No i co? Jest już wieczór. Będziemy się przygotowywać do spania, bo Filip idzie jutro normalnie do przedszkola. Ja mam w planach jutro rano pojechać zrobić sobie badania, bo jakoś nigdy nie było czasu, a jutro planuję wykorzystać to, że Marcin będzie w domu, także jest misja. Mikołaj, nie skacz po łóżku, także ja cię zawiozę, bo muszę jechać później do przychodni jeszcze. No, także dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa!